Dzień dobry, pan Roman zakupił szczególny zakup, taki właśnie, czapki inspektora Gadżeta, która pozwala panu Romkowi się przemieszczać jeszcze żwawszym tempem w różne punkty na świecie. Pan Romek, jako że jest jeden, nie może się rozdwoić, a jest oczywiście niezastąpiony, to musi mieć tę czapkę. Ha, co wy na to? Proszę ja was. Czapka ze śmigłem robi furorę u nas na wsi, bo pan Romek raz jest tu, a raz jest tam, a raz nagle w Berlinie. Powiem wam, że człowiek o bogatym porożu, który w ostatnich moich monologach miał dylemat bardzo życiowy, chwycił się za dzwonek, ścisnął kulki i mówi: dolić to wszystko, muszę walczyć o siebie. I jedzie po auto. Mało tego, zabiera syna wspominanej pani na wycieczkę, bo dziecko w sumie nie jest niczemu winne. I tak też mu radziłem. Mało tego, kupi sobie auto fajniejsze, bo wyjął ze skarpety kasę, którą miał przeznaczyć na szanowną. Gościu, o to właśnie chodzi. Żeby walczyć o siebie. Bo jak dajesz komuś część siebie, siebie samego oddajesz, bracie, a tu rozczarowanie. Patrzę na tam listonosz, na ten przykład. Upu cupu. Przykry temat, ale trzeba się pozbierać jak najszybciej. Życie ucieka, inspektor Gadżet walczy. A jak to wygląda tyłem? No też pełen szpanik. Proszę ja was. Co tu się dzieje? Jakieś światełka mrygają. Dobra. Lecimy 9, czyli mamy zapchane na fulla. Chyba, że ktoś się wysypie. A czego bym nie polecał. Lecimy 9 plus 7, 16. Na 16 3 miejsca, albo właściwie już 2, bo z każdym moim filmikiem, z każdym dniem tych miejsc ubywa. Zdaję sobie sprawę, sezon wakacyjny. Macie wszystko totalnie w dupie. Ale dobrze, po to są wakacje. Tylko pamiętajcie, że to, że dzwonicie do mnie z pani Żaleski, chyba w 4 komisie już byłem w 6 mieście, w 16 komisie byłem w 12 mieście. Panie, daj pan spokój. Mówię spokój, spokój. Kupujecie te same samochody od panów komisantów. Te same samochody, jeżeli są z Niemiec, które oni przywożą stamtąd, gdzie ja was chcę zabrać, żebyście mieli w kieszeni, żebyście mieli w kieszeni kilka tysięcy złotych więcej, a poświęcili zaledwie jeden dzień swojego szlachetnego życia na to, żeby jechać zbadać libańsko-berlińskie przedmieścia. Poza tym do komisji przychodzisz, masz tam 20 aut, 30, a nie jest 40 w tym polskim komisie. Fakt, że już są po akcyzie, ale warto ma poświęcić się dla 4 czy 7 tysięcy marży. Poświęcić się i zajechać, zadać sobie trudu, bądź zlecić to firmie za 100 zł. Bardzo dobra czapka, uważam, żeby za was to zrobiła. Także to nie są jakieś trudne tematy i zajebiście stresujące. Hello. Jakie fajne auta dzisiaj, na przykład Laguna Coupe. O ile baniutki, jak przyszedł koło mnie. Super, że mam lusterka. Taki jakiś był szybki. Ale wąziutko było to. Taki był jakiś taki, ja mam, no, spryciarz. I co? No trzeba jechać. Tuż po... Cholera. Tuż po urlopie, czyli gdzieś 9, piątek, możemy od razu jechać, sierpnia. Możemy też około 13 we wtorek, jeżeli tam jakaś się banda rudego Romana zbierze. Jezus, dlaczego rudego? Jak to mówią, na 10 rudych, 12 fałszywych, ale... A, tu się zebrało zakorkowanie. Ale żeby Roman rudy... No nic. Przepraszam, chrzączki poranne. Dzisiaj mam trening z kolegą... Z kolegą Damianem, który powrócił na wielkie wyczyny siłowniowe. Pan Damian się waha, czy udostępnić nam swoją firmę do zrobienia materiału. Co słychać w największej w okolicy firmie handlującej częściami do prawie nowych samochodów? A tam są tematy, ja pierdykam. Magazyny pełne, hale nowiutkie, część zafoliowana. Część piękna, część niepiękna. Macie pojęcie, że ludzie mają połapane... Co jest z tym chrząkiem? Ile stopni? 18, no oczywiście. Jak jest 2 dni temu, było 2 dni temu 36.
nagle 18, pan Roman, jako wątpliwej urody młodzieniec, mówi sobie, o matko, znowu mnie złamało. Walec na drodze. Znaczek z żółtą rejestracją, znaczy literka LD z Liechtenstein? Co ty gadasz? Jakaś BMW-czka, czekajcie, pójdźmy ją. A dobra, a ziomek jaki ma kaptur? Czekajcie. Ja tu podziękowałem ziomkowi. Spojrzał na moje śmigło i mówi, wszystko wiem o gościu. Gość ze śmigłem musi być nieźle uderzony. Także temat jest prosty, łatwy i przyjemny. I kolega z tymi częściami przemyśli temat, może nam pozwoli wejść z okiem kamery. Może jakiś upust dostaniemy. Macie pojęcie, że o czym zacząłem już mówić, że jest połapane w Ingolstadt. To jest chyba tam, gdzie audycje robią. Że można na przykład dostać samochody potestowe, tamte niemieckie, co tam je wszystkie Niemcy testują na tych wszystkich swoich testach. Rozebrane do śrubeczki, w kartoniku, folia bąbelkowa, styropian, paleta, skrzyneczka, nówka. I to przychodzi, proszę bardzo, dzień dobry, zapraszamy. Fug na Allegro i komplet przodek 15 tysięcy. Zderzak, maska, dwa błotniki i belka. Są teraz belki w nowych autach, czy jakieś tam są dziwne nowe technologie? Że mam kamerę w tym Ticos, ja się gapię. Oż ty! Zaskoczył znienacka. Dobra, lecimy do roboty. Wszystkiego dobrego dla was. Czapka przodem, tyłem, bokiem. Zacna, nieprawdaż? Prawdaż. Tak naprawdę zakosiłem ją Jaśkowi, bo została w aucie. A że miał takie marzenie, z marzeniami się nie dyskutuje. Okazuje się, że nawet sąsiadka moja, pani Kasia, pozdrawiam uprzejmie, śledzi tematy. Pisze do mnie na Messengeru. No gościu, podaj tam numer telefonu, bo sprawa jest za zbyt dużo pisania. Prrt. Halo. O, piękny, jak doktora. Halo, słuchaj Krzysztof, bo gdzieś ma większe doświadczenie z tego, co wiem. Myślę, ohoho, pewno coś ciekawego. Słuchaj, jak się płaci, jak się dostaje mandat z Austrii? Mówię, o, śledzi, bo było o mandacie. A propos mojego mandatu, 70 euro do zapłaty, 4 tygodnie na wpłatę. Wysłałem 3 maile pod wskazany adres mailowy z prośbą o zdjęcie, jakiś dowód mojego przestępstwa, a mrygnęło mi na 100%. 3-4 nad ranem, także po gałach poszło czerwonym, że Roman ledwo co widział. To chciałem, wiecie, zobaczyć się na fotografii z weekendu majowego. Nie otrzymałem odpowiedzi, wpłaciłem 70 euro po temacie. Miejmy nadzieję. I pani Kasia miała zapłatę 45 euro funtów. No mówię, Kasia, na co? Jest kwota, teraz każde konto ma przelew euro, tam jest troszkę więcej, jakieś kombinacje czy jakieś... Wiecie, jakieś tam wpisy porobi, że Austria. Samo się z automatu robi, puch, poszło! I potem wiadomo, na maila powiadomienie, ubyło ci z konta, ja pierdolę. Także bądźmy czujni. A który? Panowie poszukujący Peugeota 5008. Jak cwaniaczyłem, że przez całą zimę tych Peugeotów tam było sporo. Tak, kurde, opaki, powiem wam. Na 3 wyjazdy stoi jeden. Stoi w skórze, w nawigacji, park kroniki przód tył. Skóra do odświeżenia, bo ktoś ją eksploatował od strony kierowcy. Czarna, prawdziwa, taka rzetelna skóra, nie taka skóra jak w Oplach. Z ceraty ze stołu, czy jak nie daj Boże w amerykańskich brykach, ten sam materiał. GM Company General Motors, proszę ja was. To prawdziwa, gruba skóra. Mocno u... Nie dziurawa, tylko taka, wiecie, uślizgana, no widać to szare. Cóż stoisz za mną, jak chcesz mieć prosto, do skrętu prawo. I telefon przyłapie, w sensie. Podam, gdzieś to się skończył, uchwyt jest na telefonu. A, przepraszam, to się nagrywa. No i dobrze. Także, wiecie, o czym to mówię? O mandata. Stare kawałki, posłuchajmy. W końcu mi się udało pożyczyć prostownik. Nie ładowałem Ducata. Ładowarek swoich mam
kilka. Przeróżne konfiguracje, przeróżne firmy, przeróżne bajery, przeróżne tam i tak dalej. Korki dla kogoś? Dobra, okej. Okay. Kolekcję kasków, czy może łachów. Poszedłem w końcu od pana Wojtka do Ducata. Wiesz, wam się wydaje, że to tak wtyczka zabudowanie za akumulator. Dokładnie tam trzeba zdjąć. Ja pierdyle se przypomnę. Nie wychodzi wtyczka. Niepozorna pinowata. Pożyczyłem prostownik, który ma szczęśliwie tę końcówę. Próbujemy wtykać w dziurę. Czekajcie. Niestety, jak widzę, padalec totalny. Czy od zera go szkubnie? Myślę, że nie. Też z Oxfordu jest to przecież rzecz, ale ma przykładkę, pan Wójtek. Cwane. Też mam z Oxfordu, ale trochę inne. Zostawmy go, niech to podziała, ale myślę, że z tego nic nie będzie. Trzeba będzie nowy akku jednak kupić. Mamy teraz jasność, że niestety cudów się nie spodziewamy. Ale wpadnę na 2 godzinki. Mieszkańcowi parafii w Godowie koło Wodzisławia Śląskiego grozi od roku do 10 lat więzienia. Sprawa wyszła na jaw po wpisie na portalu społecznościowym jednego z mężczyzn, który padł ofiarą księdza. Kuria zawiadomiła prokuraturę, teraz oprócz karnego będzie też postępowanie kościelne. Brawa, koło Gliwic. Poznaniacy jak jeden dla Wielebnego. Swoje zwierzęta, a potem jak w centrum miasta... Małżonka moja do mnie, jak z pracy wróciłem, jak już załatwiłem sprawę z malarzami, a widzę dziecka już. Krzysztof, czy ty jedziesz w misiaczku z nami do Ikei? Chciałem się właśnie z wami podzielić tą informacją. Jak wy wtedy reagujecie? Często jest tak, że Ikea i zakupy w niej potrafi być przyczyną. Czekajcie, Kastora ma drugą stronę. To znaczy być przyczyną rozwodów. Niejednokrotnie tak mieliśmy, że rozwód tak, przez całą Ikea aż do kasy. A przy kasie jeszcze bardziej przehachane. I mówi do mnie, czy ja do Ikei. W takim przypadku mówię, pójdę na chatę, gdzie malarze ogarnęli i posprzątam, co jest do posprzątania. Wejdę do garażu, porobię 1000 innych rzeczy, jedźcie sami. Niech was Jezusek, przynajmniej Najświętszy, w grudniu narodzony prowadzi. O, jakaś biza. Czekaj, zobaczymy, co się na rondzie robiło. Czekaj. Teraz kurwisy. FSL. Dzik, notecki. Znaczka FR nie przykleił. Takie sztuczki, lewym pasem. Ale mnie wziął. Zobaczmy zatem, jak wejdzie w rondo. Tam wietrze 1-2 na 3 garach. Dopiero nie jeden. Jak jest? Zwoli mu się mój Mercedesa. Ale szedłby prosto. Tak sobie myślę, że... Gdzieś mu się spieszy. Nie proszę o was, ekipa pojechała. A miałem zawieźć do lakiernika. Kurde. Gratis audycji. I samą audycję, że magister wykręcił klapkę, bo ta klapka jest chyba niewykręcalna. Co tam już nie robiłem z tą klapką? Ani kliki, ani syriki, ani triki, tyki. Takie to pieroństwo. A trzeba pola kierować. Zawias w końcu dostałem. No to nie to auto, przepraszam, myślałem, że w Audi jestem. Życie z rozmachem kosztuje nerwów. Zatem zażyłem magnes. Po rozmowie z małżonką, żeby mi się ustabilizował poziom. I ten poziom się jakby ustabilizował. Jadę do Castoramy, załatwię swoje sprawy. Proszę państwa, oddam rzecz, która nie pasuje. Bardzo dziękuję panu e-kantor internetowy za dary. Siateczkę już wykorzystuję. Gmina Jawor sponsoruje Zaremskiego. Bardzo mi jest przyjemnie. Co to tam, 9 wciąż się akcja waży. Czy kolega obdarzony porożem pojedzie? Przepraszam, że tak ci określam, ale jak to mam określić? Kurde.
Cholera. No nic. Frać, czekamy. Pyk. Szesnastego i 23 po kilka miejsc wolnych, powtarzam niczym mantrę zachodnio-niemiecką. Dzwoni do mnie dzisiaj gość dwukrotnie. Najpierw mojej mili dzwonił facet, ten sam zresztą, który był z nami we wtorek. Dzisiaj mamy czwartek. We wtorek był, szukał S-Maxa rodzinnego, a że mieszka niedaleko, daliśmy mu adresy placy, buszuje jak zbożu dziecko. Auto Ford Service Kuba Warszawa. Buszuję po tych, czekajcie. A, Kubuś z Warszawy, dzięki za cynk. I proszę ja Ciebie, dzięki za wyliczenia leasingowe, zaraz badam to na mailu jutro. Warto, nie warto, stać czy nie stać, przede wszystkim czy dam radę, czy nie uciągnę, czy ukręcę, czy doda radę wszystko jakoś posklejać do kupy. Natomiast dzwonił widzu, który był z nami, nie kupił C-Maxa, szuka 7-osobówki, bo banda niezła w domu, jak się okazuje. I dzwoni, że ma BMW 2 w 15 roczniku za 11500, zdaje się. Jakie opinie? Wygooglałem, że no są opinie, no BMW 2. Silnikiem mało zacnym 1,6 litra. Teraz dzwonię 16.30, że trafił S-Maxa, uwaga, uwaga, S-Maxa w najnowszej budzie, 15 rok. Jakieś tam rysy podrapania, ale uwaga, uwaga, nadal uwaga, uwaga. W zacnej cenie 10 500 miejscowych euraczy, 10 500. Jeszcze chciał targować. Mówię, bierz to, chłopie, ty coś inny zwędzisz przed nosa. Widocznie świeże przywieźli. 10 500, szwagier też by wziął. Wziąłby i się by się cieszył. Do zobaczenia zaraz. Idę do Castora, mu oddać pierdoły. To na to solo. Pięknie grają. Castorom cebułem oddałem, teraz jadę na mieszkanko, że tak się wyrażę, posprzątać graty po malarzach, bo już nie mogłem patrzeć, jak oni się widzą, jeszcze psy pierdzielili. My tu jeszcze panu posprzątamy. Nie idźcie już, po prostu wyjdźcie. Wyjdźcie, bo was wypieprzę przez balkon. A proszę pana, tu tak się nie godzi, godzi się, wszystko się godzi. Taki, że jestem opanowany, powiem wam serdecznie. I 10500 euro, wracając do tego najnowszego S-Maxa z 15 roku, to cena jest znakomita. Zobaczcie, od czego się zaczynają od takiej kasy. 55 koła wzwyż za golasa. A tu gruby telewizor, Converse w automacie. 17 kółko, proszę ja cioci. Jak do domku dojedzie, będą foty. Będą również foty, proszę państwa. Bo już jest... Coś się tłucze panu w fokusie. W prawym tylnym kółku. Fona gruba, chyba do śruba. Hutto. Będą foty Hondy UFO. A nawet filmiki, a przede wszystkim będzie sytuacja nakręcona kamerą wideo przez pana taksówkarza warszawskiego, który nabył autko w kolorze żółtym rok 88, bo to 20-letnie. 89 może. Ale koło tych lat. Na czarnych rejestracjach pierwszy właściciel salonu. Coś podobnego. Zdjęcia widziałem już ja, jako wiadomo, pierwszy zdjęciołapacz. Natomiast resztę radości zrobi pan Marcin. Pan Marcin, który to wozi widzów w serialu M jak Miłość. Widzów nie wozi, aktorów wozi. Co się mi pierdzielnęło znowu. Pozdrawiam przy okazji Krzysztofa i Emilkę, kierowców znanych. Pozdrawiam Krzycha z Wysp Kanaryjskich typu Teneryfa, czy jakaś tam Fuerteventura. Także pozdrawiam wszystkich bardzo radośnie. Jako słowo się rzekło, pozdrowień nigdy dosyć. Co tam znowu się stało, że ta policja mryga? Takie czasy, tak. Pi, jadą. No i my idźmy w prawo. Nie będziemy na korkach stali. Pozdrowencje. Poparkujemy. Czołem, cześć. No to już mówię. Po pierwsze, Omega. Rzadkość totalna na polskich streetach.
Czekajcie, teraz to przed Omegą. O kuźwa, już uciekła. Niestety nie pokażę wam. Prawdziwa taka R-typ. Ale mogę, chętnie wam pokażę. Parktroniczki, ciekawe czy oryginał, dajcie podjechać. Wyglądają na oryginalne, ale growskie są zupełnie inne. Omega, troszkę upućkana, ale lampa ta poliftowa chyba, co? Po pierwszym roku, co tam myślicie? Muszę was jadę ci, a tu się okazuje, że powstała dziura w ziemi i dobrze ktoś wbił, bo myślałem, że kanał ukradli jak zwykle, ale kanał tutaj w tym miejscu jest nieobecny. Przenajświętszy Jezusie, no. Pilot działa. Działa jak natura chciała. Przyjechałem na chatę posprzątać po tych całych, jakże im to jest, malarzach. Znam powód, umiłowani moi, tych drastycznych, proszę ja was, opóźnień, jakie miały miejsce podczas malunku. Pełna. Kurko zjady. Jeszcze wam chciałem pokazać, bo dziewczyny dostały. A tu są moje narzędzia. Kurde, szukam w garażu. Ja wstawię dziełuchy, cztery klucze. Od mieszkania dwa, od drzwi, od klatki schodowej, pilot, od skrzynki na listy. Oto to się potrafi w ciągu dwóch dni do kluczy przykleić. Jakiś taki. I to weź to potem zmieść do kieszeni czy do torebki. Jakiś dzyndzel, jakieś kółko na cholerę komu potrzebne. Sorry za rękawiczkę, ale tyram. Ryba. Jest ryba. Blaszka, już mam nazwisko. Jaki cwaniak tu jest? Nero Nerkowski, to od psa Blacha. Urodzony wtedy. Proszę państwa, jakiś kurwa, trójkątny badziew. Lot jest nasz. Tu coś jeszcze widzę. Jakieś imiona, czekajcie, jakieś tu jakieś badziewia jeszcze, albo gryby. Jakieś kulki analne, nie, to nie kulki, to kwadraty. Kurwa, to jest wszystko ciężkie. O, takie, co jest napisem Chorwacja. Wszystkie pamiątki z 20 lat wycieczek po Europie. I klucze nikomu niepotrzebne, te dwa w ogóle nie stąd. Dałem im te klucze. Ten pęk klucze dałem z pilotem, przepraszam, to razem z tym. Reszta się przykleiła sama. Co to w ogóle jest? I potem mówi jedna z drugą, ale mam zarypaną obciążeniem torebkę. Na siłkę chodzić nie muszę. Coś podobnego. Taka historia, sprzątam dalej. Dopiero miałem 6 puszek żateckiego, tego całego browara. To było rano więcej. Widzę, że powynosili cwaniaczki, bo się pewnie wstydzili. Pozdróweczki dla was, cześć. A, już włożyłem paluchy do czegoś tam farbianego. Tak cały czas przy tym remoncie łazimy przez te drzwi, otwieramy. Które często cyk, nie świt rusić. Wiadomo. A od dwóch dni, uwaga. Na Zaremski, na pułapka i na Zaremską. Co ty gadasz? A nosić trzeba. Remont trwa. Może się jara jakiś samolocik? Ale chyba nie.